Prestiżowa nagroda Rady Europy dla Przemkowskiego Parku Krajobrazowego. Unijny Komitet Ministrów przyznał ją nie tylko za ochronę krajobrazu, ale także za ekologiczne pomysły. O szczegółach Jadwiga Jarzębowicz. W Przemkowskim Parku Krajobrazowym trwają żniwa. Trzcina to cenny i poszukiwany surowiec. Ta w większości idzie na eksport. Reszta na modne i drogie trzcinowe dachy. Marek Rzadkowski żyje z trzciny od lat i wie, że Polska jest najlepsza. Bardzo dużo trzciny chińskiej. Ona wygląda wizualnie pięknie, żółta, prościutka, ale jest bardzo miękka. Po kilku latach robi się renowacja dachu. Po prostu nie nadaje się ta trzcina na dachy. No a polska trzcina poleży na dachu 60-70 lat. Trzcinę kosić trzeba także na pożytek ptakom, by miały dogodne miejsca lęgowe. To jeden ze sposobów ochrony przyrody. A co najlepsze, dopłaca do niego Unia Europejska. Bo to nie o to chodzi, że mamy tylko pakiet ptasi, bo my taki realizujemy w parku. Ale obok nas rolnik realizuje pakiet też rolnośrodowiskowy na uprawę zbóż czy innych. I to w sobie, ta bioróżnorodność czy różnorodność upraw, daje to ogromne bogactwo przyrody. Bartłomiej Kudła ma prywatną ziemię na terenie Parku Krajobrazowego i też chroni przyrodę. To rekompensuje tą stratę, dotacje rolno-środowiskowe. Wszystko przydaje się w Przemkowskim Parku Krajobrazowym. Siano to biomasa, gałęzie, opał dla Romów. To jest drewno jak najbardziej, w dużej części również dla Romów, a to takie najdrobniejsze gałązki puszczamy, jak Państwo widzieliście, przez rębak i to idzie do naszej kotłowni. To, co bardzo się spodobało Unii, z tego co zauważyłem i na etapie krajowym, a także unijnym komisji, to jest to, że wykorzystywaliśmy mniejszość narodową, która założyła stowarzyszenie, która u nas mogła pracować, mogła się zaktywizować. W Przemkowskim Parku Krajobrazowym ochrona przyrody daje miejsca pracy i na dodatek nie trzeba do niej dopłacać majątku. Zwykle za najbardziej malownicze uważamy krajobrazy górskie, no ewentualnie jeziora, ale to właśnie ten naturalny, płaski widok zyskał uznanie całej Europy. Przemków, Jadwiga Jarzębowicz.